Jak oglądaliście już kilka filmików na moim kanale dotyczących głów koronowanych, to też tam w tym filmie dotyczącym mojej korespondencji z głowami koronowanymi mówiłem, że od dłuższego czasu mam kontakt i piszę z władcami Monako. Wcześniej był Rainier, teraz jest Albert. No, bardzo ciekawa jest to korespondencja, dlatego też chciałem dzisiaj na temat rezydencji Monako powiedzieć parę słów. Pierwszy to jest Pałac Księcia w Monako. Oczywiście lokalizacja to jest Monaco Ville, czyli taki wydzielony sektor Monako u podnóża góry TTD Chien. Pałac został w ogóle wybudowany jako forteca pod koniec XII wieku i 100 lat później, według legendy, w styczniu 1297 roku w przebraniu mnicha dostał się do niej Francis Grimaldi i w ten sposób właśnie zajął twierdzę. No i tak oto rodzina Grimaldi weszła w posiadanie twierdzy, która do dziś pozostaje ich własnością. Przez następne 650 lat potomkowie François rozbudowywali i przebudowywali tą twierdzę, przekształcając ją ostatecznie w pałac. Znaczna część istniejącej dzisiaj rezydencji pochodzi z czasów panowania Honora I z lat 1523-1581. Z kolei Honor II, pierwszy książę Monako, który panował w XVII wieku, dodał wschodnie skrzydło, rozbudował apartamenty państwowe, wybudował schody na dziedzińcu i ozdobił pałac gobelinami oraz pokaźną kolekcją dzieł sztuki. Jego następcą Louisowi I, który choć większość swojego czasu spędzał poza Monako, zawdzięczamy oczywiście barokowe wejście do pałacu oraz okazałe podwójne schody wzorowane na tych z pałaców Fontainebleau. No i wszystko to uczyniło z niegdyś dzisiejszej surowej twierdzy naprawdę wspaniałą rezydencję. Niestety w czasie rewolucji francuskiej, kiedy książę Honor III został wygnany, a Monako zaanektowane przez Francję, pałac znacząco ucierpiał. Wszystkie cenne przedmioty i meble i dzieła sztuki, które dało się z niego wynieść, zostały zrabowane lub sprzedane jako dobra narodowe. Rodzina Grimaldi odzyskała swoje księstwo, a wraz z nim niestety tą właśnie zrujnowaną rezydencję. I oni otrzymali to w sumie z powrotem w 1414 roku. Pałac znajdował się w tak opłakanym stanie, że trzeba było wyburzyć całe wschodnie skrzydło. No i spośród czterech kolejnych władców Monako największy wkład w odbudowę pałacu miał książę Charles III, który odrestaurował wieżę Saint-Mars, Świętej Marii, no i kaplicę oraz ozdobił rezydencję freskami, renesansowymi dekoracjami i oczywiście dziełami sztuki. No po jego śmierci w 1889 roku kolejni właściciele odwiedzali Monako tylko tak naprawdę okazjonalnie. Zmieniło się to dopiero, gdy w 1949 roku na tron wstąpił Rainier III. Tak jak wspominałem, miałem z nim wspaniałe kontakty, fantastyczną korespondencję do tej pory posiadam. I do tego czasu pałac znacznie oczywiście podupadł, dlatego też książę zainicjował jego gruntowną renowację, no i w trakcie której odświeżono wszystkie prywatne i państwowe apartamenty, odnowiono posadzkę, freski oraz odbudowano skrzydło południowe. Polecam w ogóle, żeby pogrzebać sobie w internecie, jak ten pałac wygląda, jak wygląda w sumie dziedziniec tego pałacu, krużganki, bo to jest naprawdę dzieło sztuki. Obecnie w tym pałacu mieszka książę Albert i księżna Charlene z dziećmi, a pałac pełni funkcje głównie oficjalne, bo pałac jest miejscem pracy pary książęcej. Tutaj odbywają się przede wszystkim najważniejsze oficjalne i rodzinne uroczystości, takie jak śluby, obchody Święta Narodowego. Święto Narodowe co roku przypada 19 listopada, rozdanie prezentów świątecznych dzieciom. Żeby było ciekawie, te apartamenty państwowe są otwarte dla zwiedzających w okresie letnim od czerwca do października. I w tym roku, w którym była pandemia, no niestety te apartamenty oczywiście były zamknięte, ale po zakończeniu pandemii na nowo będą otwarte. Latem 1767 roku, w trakcie podróży statkiem płynącym do Genui, książę Yorku Edward, młodszy brat króla George'a III, zaniemógł. No i statek wtedy zawinął więc do portu w Monako, a księcia ulokowano w jednej z komnat pałacu książęcego, w której w ogóle zmarł 17 września 1767 roku. Tą właśnie sypialnię nazwano na jego cześć York Rock. Można ją podziwiać do dzisiaj w trakcie oczywiście wycieczek po pałacu. Druga rezydencja w zasadzie, bo to nie pałac, ale raczej willa,
To właśnie willa, w której mieszka księżniczka Karolina, to jest starsza siostra księcia Alberta. Mieszka tutaj wraz z najmłodszą córką, księżniczką Aleksandrą. Oni mieszkają właśnie w willi Clos de Saint-Pierre, która również mieści się w Monako. No i jeszcze jest trzecia rezydencja należąca do władców Monako. To jest ta właśnie willa, w której mieszka księżniczka Stefani i ona mieszka w sąsiedniej willi Clos Saint-Martin. No, można by oczywiście jeszcze troszeczkę mówić na temat innych kwestii właśnie, gdzie mieszkają inni członkowie rodziny monakijskiej, no ale szczerze mówiąc, jak ktoś będzie bardziej dociekliwy, to na pewno sobie pogrzebie na temat właśnie takiej nieoficjalnej siedziby rodziny książęcej, czyli Roque Aguel. To jest taka siedziba, która została niegdyś zakupiona przez Grace i przez Grace i oczywiście przez Rainiera III. No, bardzo ciekawe miejsce. Pozostawiam, żeby sobie pogrzebać, poszukać, bo jest to bardzo ciekawy temat.